Hej wszystkim, z tej strony Atakama na Waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Słodkiego Flirtu. Ja wiem, że one się nie pojawiają regularnie, ale od tego tygodnia mam już zaplanowane, kiedy co i jak będzie się pojawiać. I na moim fanpage, do którego linka macie w opisie, będzie spis odcinków na każdy tydzień. Teraz już sobie postanowiłam. Słuchajcie, zmieniłam pracę, więc będę miała troszeczkę więcej czasu na Waszego i mojego YouTube'a. Więc dopracuję wszystko do ostatniego, słuchajcie, do ostatniego guziczka. I mam nadzieję, że, że będziecie mnie w tym dopingować. A teraz już nie przedłużam, lecimy, kontynuujemy. Odcinek 14. Po wszystkim, wróciłam do domu. Następnego dnia rano mój budzik postanowił mnie nie zadzwonić. Musiałam biec, żeby się nie spóźnić do szkoły. Wiecie, ile razy tak miałam? Były też sytuacje, w których miałam tak, że budzik zadzwonił, a ja nie wiedziałam, że go wyłączam. I wiecie, wyłączyłam go i spałam dalej, a później mi się przypominało, albo ktoś mi mówił z rodziny: no ale przecież twój budzik dzwonił. <grym> hmm, pójdę od razu do piwnicy i sprawdzę, czy inni widzieli już naszą scenę. Okej. Okay. A, Lzander tam jest. Mm, a widziałeś, widziałeś nigdy się wczoraj napracowaliśmy. Ta, to jest prawdziwa niespodzianka. E, tak, razem z Natanielem. Aha, ty to zrobiłaś. <tak>, tak, razem z Natanielem, Melanią i Panem Frazowskim. Dziękuję ci bardzo. Teraz nie będziemy już ćwiczyć w zwykłej piwnicy, a w prawdziwej sali koncertowej, nawet jeżeli brakuje jeszcze kilku detali. Jakich detali? Mm. No przede wszystkim instrumentów. Ach tak, kim powinna dziś przywieźć perkusję do szkoły? A Castiel i Iris będą mogli już teraz zostawić tutaj swoje instrumenty. Idę poszukać reszty zespołu, abyśmy mogli zacząć pierwszą próbę. Możesz się spotkać z kim i zapytać, czy udało się jej zorganizować perkusję dla Nataniela? Pewnie już idę ją o to zapytać. Ojacie, widzicie, jak to wygląda? Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć w ogóle, wiecie, te obrazeczki, no bo. W sumie, tak naprawdę ta gra jest też liniowa, bo nie możemy tu tak naprawdę być sobą, bo jeżeli jesteśmy z sobą i nie wybieramy tego, co oni chcą, no to nie dostajemy nic, tak? Powiesiliśmy plakaty w całym mieście. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie był na bieżąco. Super, dzięki Peggy. Powiedzmy, że to w ramach podziękowania, odkąd się tutaj pojawiłaś, dostarczyłaś mi kilka gorących tematów do gazetki szkolnej. Nie wiem, jak to powinnam przyjąć. Dobra, co mam zrobić? Znajdź Kim. Hmm, kim, gdzie ona będzie? Czyś Castel, byłeś w piwnicy? Nie, im rzadziej tam jestem, tym lepiej to wszystko znoszę. Masz na myśli Nataniela? Nie, nie lubię szarości, nie wiedziałaś? Hmm, to musi znaczyć tak. <ścoughs> o Jezu, te jego teksty są czasami takie. No ja nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Teraz będziesz musiał go znosić przez cały czas. Mam nadzieję, że jesteś z siebie. Będę musiał go znosić przez cały czas. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona. Nie mieliśmy wyboru. Nie zachowuj się jak dziecko, nie jest taki zły. Tak bardzo. Chociaż raz to ja ustawiam ci życie. <grytanie> Wezmę to. Mogłaś inaczej to załatwić. Na przykład przeciąć mi struny do gitary, porwać mi psa, nakablować na mnie dyrektorce. Sam nie wiem, ale nie to. Zazwyczaj masz trochę więcej wyobraźni. Dzięki, wszystko zanotowałam. Nie wiem, czy udałoby mi się porwać Twojego psa, ale jeżeli chodzi o dyrektorkę, myślisz, że to zabawne? <laughs> Chyba trochę się wyluzował. Ojej, nawet mi 6% podskoczyło. <laughs> Czyli nie mamy już minus 96, tylko minus 90. Wow. E, będzie pełno ludzi, gwarantuję Ci to. Nie wiem, jaki projekt dyrektorka chciała sfinansować dzięki biegom na orientację, ale to teraz na pewno jej się to uda. Mm, kim, kim, kim? Um, scena w piwnicy jest ekstra, gdyby tylko chłopaki zgodzili się, abym był w grupie. Jest ogromna, co nie? Pokażemy klasę. No! <grytanie> Od samego początku wszystko nieźle się zapowiadało. Teraz to po prostu wypas. Super, super. Spadaj, robisz mi cień. Już dawno tego nie słyszałam. <grywa> o nie. Cześć, Kentin. Widziałeś może Kim? Nie, nie widziałem. Nie, ale widziałem scenę w piwnicy. Niezła jest, co nie? Tak, prawie pożałowałem, że nie umiem grać na instrumentach, oprócz fletu. Sam przyznaję, że wyglądaliby idiotycznie, gdyby ktoś w grupie grał na flecie. Szkoda, może dzięki tobie dziewczyny z innych szkół przyszłyby na koncert nie będę dla niego niemiła Sery, tak myślisz? To miłe, spoko w końcu wiem, że laski na mnie lecą, ale zawsze miło słyszeć coś takiego nie lubię być niemiła hej, mogłabyś mi pomóc? kim właśnie przenosi dwa ogromne kartony a raczej ciągnie je za sobą eh, pewnie to perkusja mojego kumpla, trzeba ją zanieść do piwnicy trochę się boję, że ją zniszczę jeśli będę dalej tak ciągnąć to fakt, że powinniśmy na nią uważać Aha, dobra. Gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że pójdę do liceum, w którym uczniowie sami będą mogli zorganizować koncert, to bym w życiu nie uwierzył. No, Jaha. Co robicie? O, będę od dziś ją tak wiecie. Przenosimy coś, mogłabyś się usunąć z drogi? Wygląda na ciężkie, dlatego powinnaś się przesunąć albo powiedzieć nie cięższe niż ty o, daj ją ruszysz się wreszcie? nie mam zamiaru nosić tego przez cały dzień idź się uczesać albo pomalować laleczką Barbie uuu, Kim nie musisz się tak denerwować dobra robota, Kim chociaż mój pocisk był tutaj bardziej na miejscu cool no tak, nie widziałaś jeszcze tej naszej sceny ekstra, choć postawimy na niej perkusję okej okay. Postawiłyśmy perkusję na scenie. Zabawne było to zrobić z kim. Zainstalowanie poprawnie wszystkich elementów graniczyło z cudem, ale udało się. Super, teraz wygląda to jeszcze lepiej, nie sądzisz? To fakt. Jeszcze lepiej by było, gdybyśmy mieli e, kulisy. Chłopaki będą potrzebowali ustalonego miejsca w czasie przerwy, co nie? Tylko, że nie wiem, jak moglibyśmy to załatwić. Ehm, ja też nie. Spadam. Bolą mnie ręce odnoszenia tych gratów. Do zobaczenia. Na razie. Masz rację, ma rację, trzeba coś zorganizować. Rozaria chciała nam pomóc. Może mogłaby uszyć zasłony, moglibyśmy umieścić je między sceną i murem. Okej, okay. czyli gdzieś tutaj, w sensie, wiecie, tak za sceną, ale fajnie. <laughs> Szkoda, że to, wiecie, ta perkusja taka malutka, to ta scena musi być ogromna. Myślę, że jest trochę za duża. Nawet teraz, jak tak te schody tutaj są, to jak będą wchodzić, chyba że tam jest więcej miejsca, no nie wiem. Dobra, co mam zrobić z Rosalią? Aha, o twoim pomyśle? Ale to nie był twój pomysł. <noise> o nie! Przy, przypisujesz sobie zasługi kogoś innego. Cześć, ja jestem, widzę, słodki Adonis. Tak, to tutaj. Super, już się bałam, że się pomyliłam. Widziałam te, że odbędzie się tutaj koncert i zastanawiałam się, czy może nie potrzebujecie pomocy. Miło z twojej strony, ale nie. Dlaczego chcesz nam pomóc? To dla Lysandra. Będzie śpiewać podczas koncertu. Wszystko musi być idealnie. Dla Alzandra? Znasz Lysandra? Tak, śpiewał z grupą, którą lubię. Jestem ich fanką. Ma dużo klasy, jest miły i ma imię, które jest podobne do mojego. Ach tak, jak się nazywasz? Nazywam się Lysandra. Jestem przewodniczącą fanklubu Lysandra. To, to jakiś żart? Ja jestem Atakama, Lesander ma swój fan klub. No tak, my mamy nawet specjalne koszulki dla fanów. To ja je zrobiłam. Chcesz jedną? Tak, pewnie. Mm. No dobra. Trzymaj. <grytanie> um, teraz już należysz do fan klubu. Super. Ile macie członków? Teraz jest nas dwie. Byłaś jedyna. Aleksander y, nie jest jeszcze za bardzo znany. To dlatego, ale po koncercie na pewno będzie nas więcej. Aha, okej. Okay. <grywa> Widziałaś? Umieściłam jego tatuaż na koszulce. Jest taki piękny. Chwileczkę, pokazał Ci swój tatuaż? Nie, w takim razie skąd widziała, jak wygląda jego tatuaż? Miło było Cię poznać, Alezandro. Nina, co Ty tutaj robisz? O, Elezander. Elezander! <grywa> Rzuciła mu się na szyję. Co tu się dzieje dzisiaj? Nina, co ty tu robisz? Chyba aż tak bardzo go to nie zdziwiło. E, przyszłam sprawdzić, czy nie potrzebujecie pomocy przy organizacji koncertu. Nina, powiedziałaś mi, że nazywasz się Lezandra. Tylko żartowałam. Rozumiem. To miłe, ale wolałbym, żebyś, mnie zosta żebyś została w gimnazjum. Nie chciałbym, żebyś miała kłopoty. W gimnazjum? Ona jest młodsza od nas? Dobrze, ale przyjdę popatrzeć, jak śpiewasz. Mam nadzieję, sorry, ale muszę iść poszukać Castiela. Mam wrażenie, że mnie unika. Nie martw się, przejdzie mu. Pewnie jest zły, bo zaproponowałeś, aby Nataniel dołączył do waszej grupy. Wiem, aż tak bardzo się nie martwię. Na razie, ma. Nino miło było cię spotkać. Na razie. Jest taki przystojny. Może to dla niego się tak ubiera. W każdym razie cieszę się, że cię poznałam. Spotkamy się podczas koncertu. Ja też do zobaczenia, Nino. <laughs> nie gniewaj się, naprawdę chciałabym się tak nazywać. <laughs> Czekajcie, mm, ja muszę iść do pokoju i zdjąć chyba tą koszulkę, czy nie? Czy jej nie zdejmować? Jejku, co mam robić? Nie, to założę. O, masakra! Nie wiem, no, może to jest tak, żeby ją mieć na sobie. Co myślicie? Ja ją zostawię chyba, bo, bo to może być taka sytuacja, że, że wiecie. O, niech będzie. Tylko pewnie będą się mnie pytać. O nie, pewnie będą się pytać, że jestem jakaś głupia albo coś. A co tam trudno. Niech będzie, że mi dała tą koszulkę. I jest super. A, gdzie ty jesteś, Rosalia? O, cześć Rosalio, szukałam Cię. Zastanawiałam się, czy może ty i Leo moglibyście nam dać sama, nie wiem, coś w stylu długich zasłon? Czekajcie, bo to jest totalnie za głośne. Ehm, które mogliby uszyć mogliby dać? Myślałam, że miała uszyć. Które mogliby, mogłyby posłużyć za kulisy podczas koncertu? O, można by je umieścić za sceną. Dokładnie, to byłoby idealne, co nie? Tak, poza tym Leo otrzymał za dużo materiału podczas ostatniej dostawy i nie miał pojęcia, co z nim zrobić. Serio? Mógłby nam go oddać? Pewnie. Daj nam trzy dni i wszystko będzie gotowe. Okej, okay, wielkie dzięki. Będziemy za to potrzebować karnisza, abyśmy mogli zawiesić zasłony. Mogłabyś sprawdzić, czy nie, mo nie, ma go, nie można go znaleźć na bazarze? Nie ma sprawy. Nie ma za co dziękować przecież zależy mi na tym, aby chłopcy mieli się gdzie przebrać przed koncertem. O kurczę, zapomniałam z nimi o tym pogadać. Nie przejmuj się, zrobimy im niespodziankę. Aha, okej. Okay. Bazar. Hmm. No i ciekawe, ile mnie to będzie kosztować. Dobra, 30, nie jest źle, słuchajcie, ale no, oszczędnie trzeba, oszczędnie. Kupiłam. Kup karnisz. no kupiłam. Przeszło Ci już? Co? To, że Nathaniel jest w naszej grupie? Nie, dalej mnie to wkurza. Doprowadzasz mnie do rozpaczy. Widziałem przed chwilą jakąś blondynkę na korytarzu. Rozmawiałaś z nią? Wiesz, kim jest? Mm, tak, należy do fanklubu Lysandra. A Nina? Mówił mi o niej. Wiesz, kim ona dla niego jest? Może po koncercie też będziesz miał swój fan fanklub? Mam nadzieję, że po koncercie nie będziesz miał swojego fan klubu. Mm. Nie wiem, bo jak zapytam. Nie, to będzie, że się dopytuje. Skąd wiesz, że jeszcze go nie mam? Ty zdziwiłabym się, jesteś zbyt skomplikowany. Nie wszyscy mają takie same zdanie co ty. No, tak, to prawda. No, kupiłam karnisz. Kim jest dziewczyna, z którą rozmawiałaś na korytarzu? Wygląda jak jakaś lalka. To fanka Alezandra. Wydaje mi się, że się tak ubiera, żeby mu się podobać. W każdym razie pasuje jej ten styl. No, w sumie. Nina już sobie poszła? Chyba tak, od dawna ją znasz? Nie przyszła na mój koncert, od tego czasu często ją spotykam, gdy wracam do domu. Chodzi za nim aż pod jego dom, ale nie przeszkadza ci to? Nie jest całkiem miła, poza tym jestem pewien, że w końcu jej przejdzie, skoro tak mówisz. Weszłam na scenę, aby zamontować karnisz. Wystarczy, że Rosalia przyczepi zasłony gdy będą już gotowe. O, rany! Przyszłam wziąć ymm, miarę na zasłony. W samą porę, Leo się zgodził? Przecież mówiłam ci, że się zgodzi. Z... Zamykam. Nie chce mi się już siedzieć w szkole. Zmykam. No okej, okay, do jutra. Okej, okay. o, jest karnisz. Dobrze. Znowu pogrążył się w swoich myślach. Nie będę mu przeszkadzać. No i co mam teraz zrobić? Wróć na dziedziniec i idź do domu. Czasem też chciałabym się ubierać jak lalka, ale nie wiem, czy by mi to pasowało. <śm> a tak ma wracasz do domu? Tak, a wy nie? Nie, przynieśliśmy właśnie sprzęt audio. Przeda nam się podczas koncertu, potem wrócimy do domu. Aha, spoko, do jutra. Wiele rzeczy się zmieniło w ciągu tych trzech dni, czterech. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę piwnicę w pełni gotową do koncertu i przy okazji próbę zespołu. Następnego dnia w szkole można było usłyszeć muzykę dochodzącą z końca korytarza. Idę tam. A! <grystanie> Nagle przestanie grać. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Zostaw mnie. zabiego. go. Co? Co się dzieje? Nic, nic. Mały wypadek podczas próby. Jaki wypadek? Jedna z połeczek wypadła mi z ręki podczas gry. Nie wiem jak to się stało, ale spadła prosto na Castiela. A, cóż za zbieg okoliczności. Dokładnie. Kretyn, na dodatek, maczelność mówić mi, że nie zrobił tego specjalnie. Chyba muszę przyznać rację Castielowi. No, Chcecie, żebym was zostawiła? Nie za dobrze czuję się w tej sytuacji. Daj spokój, Riz, to nic takiego. Niedobrze, zostawię ich już w spokoju. Mam nadzieję, że druga pałeczka zostanie w ręku Nataniela. I już zaczynam w to wątpić. Ok, i co mam zrobić? Tak nie do końca wiem. Mamy przerwę. Szkoda, że Nataniel to zrobił. Może naprawdę pałeczka mu wypadła? Nie sądzę, mam nadzieję, że w końcu z tym skończę. Nie chciałabym grać w tak napiętej atmosferze. Jeśli chcesz, to mogę pogadać z Natanielem. Dzięki, wracam do piwnicy. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. No tak, i zawsze ty gadasz ze wszystkimi. Już ich tu nie ma? Kurczę. Już miałam stąd wyjść, gdy nagle coś przykło moją uwagę. Na scenie leżał jakiś magazyn. Podniosłam go. Na okładce widniał dość pogrążający tytuł na temat jakiejś nowej grupy. Mogę wiedzieć, co robisz? E, sorry, ktoś to tu zostawił. To moje. Po co ci ta gazeta? To numer sprzed trzech lat. Jak go czytam, to poprawia mi się humor. Coś jeszcze? Nie. Możesz mi już to oddać? Tak, pewnie. Dzięki. Nagle zrobił się naprawdę oschła, dopiero co po prostu był wkurzony. Hmm. Koniec tygodnia zleciał mi bardzo szybko, tak samo jak i kolejne dwa tygodnie. Został jeszcze jeden dzień do koncertu i wszyscy byli dość poddenerwowani. Mieliśmy jeszcze kilka szczegółów do dopracowania przed koncertem. Kim, oczywiście, od razu mi o tym przypomniała, gdy tylko pojawiłam się w szkole. Stoisko z napojami. Tak, podczas koncertu na pewno będzie bardzo gorąco. Wszystkim będzie się chciało pić. Pomyślałam, że mogłabym się zająć stoiskiem na klatce schodowej. Właśnie montuję. Mm, brakuje już tylko napojów i pewnie chcesz, żebym poszła ich poszukać. Tak, mogłabyś? Okej, okay, a jeśli będę chciała się czegoś napić podczas koncertu, to dasz mi jeden napój za darmo. Za kogo mnie bierzesz? Pewnie, że dla ciebie będzie za darmo. No dobra, to idę skombinować napoje. Dzięki, będę czekać na końcu korytarza. Okej. Okay kup butelki z wodą o! nie butik, czekajcie, bazar tutaj no, mówię wam, że dzisiaj się wyskrobię ze, ze wszystkich um, rzeczy a więc, jesteś gotowy do występu? w ogóle, przynajmniej jesteś szczery na każdej próbie Aleksander próbował nas uspokoić ale nie za bardzo mu się to udało nie, nie martw się, będziecie świetni mam nadzieję no, ale to też twoja wina trochę. Kim, gdzie ty jesteś? Gotowy na występ? Tak, proste. Masz tremę? Dlaczego miałbym ją mieć? Jestem przyzwyczajony do tego, że tłumy się mi przyglądają. A to nie miałbyś swój pierwszy występ? Wygląda na to, że tylko Leander jest spokojny. Pomimo całego zamieszania, dalej jest pogrążony w swoich myślach. O mój Boże, o mój Boże. Ciśnienie rośnie. N nie, wcale. Nie martw się, wszystko będzie ok. Lysander cały czas nam to powtarza. Mam nadzieję, że ma rację. Kim? Coś czuję, że nie będę mógł dziś zasnąć. No, halo, kogo ja mam? No, kupiłam i daj ją kim. Gdzie ona jest? Kim? Przegląda kartki z akordami. To na pewno nuty, które zagra jutro. No dobra. Kim? Mam już napoje super, dzięki, teraz mamy już wszystko co trzeba jesteś pewna, że niczego nie brakuje? to już jutro, kiepsko by było gdybyśmy coś przeoczyli spoko, ja mam swoje stoisko, Melania zajmuje się sprzedażą biletów a Rosalia i Aleksy skończyli już napoje stroje dla grupy stroje, ona naprawdę przygotowała dla nich specjalne stroje tak, zrobili razem z Aleksym stwierdzi, że nic wcześniej nie powiedzą chłopakom tylko Ilis jest na bieżąco nie podoba mi się to o jest stoisko ale śmiesznie to postawili tutaj Hmm, wydaje mi się, że, no właśnie, przygotowałaś stroje dla grupy? Tak, Alex i Leo mi pomogli. To była prawdziwa praca zespołowa. Mogę je zobaczyć jutro przed koncertem. Nie mogę ich zobaczyć wcześniej. Nie, mam dla ciebie niespodziankę. Nie chcę jej zepsuć. Niespodziankę? Jaką niespodziankę? Już ci mówiłam, nie chcę jej zepsuć. Niczego się nie dowiesz. Szkoda. Mm, Przejdźcie ze mną jutro spotkać. Będę w piwnicy za kulisami. Okej, okay, pójdę tam od razu. No to do jutra nie mogę się doczekać, ja też. No to już dziś, czyli dzień koncertu. Następnego dnia myślałam tylko o dwóch rzeczach: o niespodziance Rosali i o koncercie. Mm, dobra, czekajcie, bo muszę się przebrać e, i wezmę tą koszulkę, którą miałam wcześniej. O tą, do kompletu, bo tak na koncert to nie wypada, wiecie. <grymne> Dobra, i kontynuujemy. Dzień dobry Atakama, postanowiłem, że także chcę mieć swój wkład przy organizacji koncertu. Ach tak? Naprawdę? Tak, postanowiłem zmontować kilka dodatkowych reflektorów. Włączę je, gdy koncert się rozpocznie. Super, dziękujemy. Przyjemność po mojej stronie. Ekstra, będziemy mieć profesjonalne oświetlenie. Jej! Idź do piwnicy. O nie. Naprawdę? Chcecie, żebym to założył? To są spinki do włosów. Muszę je założyć? Cała grupa tutaj jest. Rosaria i Leo też. Tak, będziecie wyglądać czadowo. Muszą rozmawiać o strojach. Nie się napracowaliśmy, żeby je dla Was zrobić. Nie będę nosił czegoś takiego. Nawet bikini Amber zasłania więcej. O Boże! Zazwyczaj nie noszę takich rzeczy. To jest przezroczyste? Okej. Okay. Nie dyskutujcie, nie możecie wyjść tak na scenę. To już postanowione. A ta Kama? Załóż swój strój. Ma mój strój? Jaki strój? To miała być niespodzianka. W końcu to dzięki Tobie udało się zorganizować ten koncert, dlatego postanowiliśmy przygotować także jeden strój dla Ciebie. Załóż go. Okej. Okay. O, oh, wow, ej, słuchajcie, on jest ładny. O, oh, la, la, Dobra, czekajcie, ja doładuję te to, to dolary i zaraz wrócę. Okej, okay, dolary doładowane, ale wiecie, co muszę wam powiedzieć? Że strasznie mnie irytuje właśnie. Irytują mnie te płatności tutaj w grze, ponieważ no, rzekomo dostaliśmy ten strój za darmo, prawda? Od tej dziewczyny zrobiła go specjalnie dla nas, a my i tak musimy za to zapłacić, więc uważam, że ta gra strasznie leci na kasę. Naprawdę. Ach, no dobra, wyglądasz wspaniale. Dlaczego musiałam za niego zapłacić? O, przecież jest, yy, jest za darmo materiał? Już nie, sorry. Aha, no to to jest odpowiedź. Świetnie wyglądasz, mogłabyś wystąpić razem z nimi na scenie, jeśli wszyscy będziemy nosić stroje Aleksego i Rosali. Tak sądzisz? Pewnie mogłabyś zaśpiewać razem z Lizandrem. Nie dzięki, może następnym razem. Byłoby czadowo, chłopaki, zgadzacie się? Czekajcie, okej, okay, tylko ja. Nie, 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 moje mieszkanie i muszę pozdejmować, wiecie, to co ja mam, tą czapkę, nie chcę jej. E, te spodnie, no kurczę, Przecież nie mogę ich nosić. Dobra, to. Mm, teraz stopy też bym ściągnęła. O tak. Dobrze, teraz może być. Teraz mi się podoba. Mm, czy coś tutaj jeszcze? O wąsy ubiorę, co wy no to? O nie, dobra, tak może być. Ok, kontynuuj, odcinek. No, byłoby czadowo. Spróbujesz jeszcze raz to zaproponować, a gorzko tego pożałujesz. Ale nie nalegaj, Atakama, chociaż raz w życiu proszę cię nie nalegaj. Okej, okay, ale Boże, przecież byłoby śmiesznie, byśmy się dobrze bawili. Halo, no! Ja nie wiem, ja nie miałabym nic przeciwko temu, żeby zaśpiewać, czy w ogóle komuś pomóc, żeby się zgodzić, żeby ktoś ze mną zaśpiewał. Wiecie, tak po prostu, chociaż jedną piosenkę dla fanów, żeby. O, cała sala tańczy z nami i tak dalej. Chociaż rozumiem, ale co się stało? Domyślam się, że nie mamy wyboru. Będziemy musieli to założyć. z panie przodem. Okej. Okay. Ej, przygotujcie się, niedługo zaczynamy. Ludzie zaczynają się schodzić. Kurczę, a tak poczekaj. Chciałbym cię o coś poprosić. Tak? O co? Melania robi spis wszystkich osób, które przyszły na koncert. Mogłabyś sprawdzić, czy nie ma na niej moich rodziców? O, pewnie, zapytam o to Melanie. Dzięki, ratujesz mi życie. Jeśli dowiedzą się, że przez ostatnie trzy tygodnie grałem tylko na perkusji, to będę mieć kłopoty. Hmm. Melania, gdzie ona jest? No gdzieś pewnie tu. Hej, Nathaniel, boi się, że jego rodzice przyjdą na koncert. Możesz nas uprzedzić, jeśli się tu pojawią? Jasne, ale nie martw się. Pewnie nawet nie wiedzą, co się dzieje w szkole. Dzięki. Koncert zaraz się zacznie. Chyba powinnaś już iść. Ty nie idziesz? Nie wszyscy jeszcze przyszli. Poczekam jeszcze trochę. Okej, jak chcesz. Ooo. Czekajcie, trochę podgłoszę, żeby było słychać muzykę. Ale tłumy światła zgasły, a Iris i Castiel weszli na scenę. Dobra, czekajcie, bo ta muzyka tu nie pasuje. Zaczęli koncert od znanych kawałków, a potem zagrali własne piosenki. Ale świetnie! Nie mogłam oderwać oczu od Lysandra, od Castiela, od Nataniela. Kurczę, ja sama nie wiem. Lysander mi się podoba, no ale z charakteru on jest taki spokojny, wiecie, taki... Opanowany, ale strasznie mnie wkurza czasami swoimi tekstami, więc Ale, że to tylko gra, to weźmiemy. Wow! <grystanie> <grystanie> Okej, okay, spinki do włosów, naprawdę, ale fajne te stroje! Dobra. Okej. Okay. Wygląda jak profesjonalista. Teraz rozumiem, dlaczego Nina się nim tak zafascynowała. Koncert, koncert trwał półtorej godziny bez przerwy. Myślę, że cała grupa bawiła się tak samo dobrze jak publiczność. Gdy zeszli ze sceny, publiczność od razu zaczęła prosić o bis. Wszyscy byli zachwyceni. W zaczęło robić się pusto. Wyszłam za innymi. Można było zauważyć, że grupa chciała trochę odetchnąć. Okej. Okay. Włożyliśmy w to wiele pracy i szczerze mówiąc opłacało się. Fajnie by było, gdyby tutaj klimat zrobił, wiecie, żeby było ciemno i w ogóle. Widziałaś, Zonder był wspaniały, prawda? O, cześć Nina, tak cała grupa była niesamowita. Idę się z nim spotkać, jest jeszcze w piwnicy, prawda? Tak, ale pewnie chcę trochę ochłonąć. Poszła sobie i chyba nawet mnie nie słuchała, lepiej pójdę za nią. Miałam już wejść do środka, gdy nagle ktoś mnie lekko szturnął. O, przepraszam, nie szkodzi. W sumie to może mogłabyś mi pomóc. Szukam Kastiela. Widziałaś go może? Co? Kim ona jest? Szuka Castilla? Mam złe przeczucia. Brawo! Zakończyłaś odcinek czternasty. <grym> Dalej. Do zobaczenia w odcinku piętnastym. Ta -da no i to by było na tyle moi kochani w tym odcineczku, powiem wam, że był po prostu sztos, ten odcinek był genialny, bardzo mi się podobał dajcie znać w komentarzach, czy wam również um, i którego z, z tych tutaj właśnie, co były do wyboru na końcu wy byście wybrali I ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, do następnego trzymajcie się i cześć